Tekst manny na 23 czerwca. Na dobrej ziemi posiany jest ten, który słucha słowa i rozumie, ten wydaje owoc, jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, a inny trzydziestokrotny. Ewangelia Mateusza rozdział 13 werset 23. Komentarz parauzyjny. Rozmaite miary owocowania, owoc trzydziestokrotny. Sześćdziesięciokrotny, stokrotny lub dziesięć i pięć grzywien pokazują różnice w przeszkodach, które trzeba pokonać i tym podobne, a nie niewierność w korzystaniu z zasobu łaski. Niektórzy mogą pracować długo i pilnie osiągając znikome rezultaty, podczas gdy ten sam wysiłek u innych. Posiadających bardziej stanowczą wolę i większą konsekwencję może dokonać wielkich rzeczy. Niektórzy przez spotykanie się i powracanie na złą drogę, z czego później się podnoszą, tracą czas i sposobności, których już nigdy nie odzyskają chociaż dostępują przebaczenia i wspaniałomyślnego przewrócenia do Boskiej łaski. A następnie z pilnością i cierpliwością biegną aż do końca. Reprint numer 1972 Komentarz epifaniczny. Różne rodzaje gleby przedstawiają różne grupy słuchaczy. Dobra gleba przedstawia wiernych. Wiernymi są ci, którzy rozumiejąc słowo i rozmyślając o nim, pilnie stosują je w uświęcaniu serca i umysłu. Proporcjonalnie do swej gorliwości w tym zakresie, przynoszą owoc. Ich ostateczne stanowisko będzie zależało od gorliwości w tym względzie. Równoległe cytaty według przekładu Biblii Gdańskiej. Pierwsza Mojżeszowa, rozdział 26, werset 12: Tedy siał Izaak w onej ziemi, i zebrał roku onego stokorcy, albowiem błogosławił mu Pan. Psalm 111 werset 10. Początek mądrości jest bojaźń pańska, rozumu dobrego nabywają wszyscy, którzy rozkazanie pańskie czyną, chwała jego trwa na wieki. Izajasza rozdział 55 wersety 10 i 11. Bo jako stępuje deszcz i śnieg z nieba, a tam się więcej nie wraca, ale napawa ziemię, a czyni ją płodną? Czyni ją też urodzajną, także wydaje nasianie siejącemu, a chleb jedzącemu, tak ci będzie słowo moje, które wnijdzie z ust moich, nie wróci się do mnie próżno, ale uczyni to, co mi się podoba, i poszczęści mu się w tem, na co je pośle. Ewangelia Mateusza rozdział trzynasty wersety od trzeciego do ósmego i od osiemnastego do dwudziestego trzeciego i mówił do nich wiele w podobieństwach i rzekł, oto wyszedł rozsiewca, aby rozsiewał. A gdy one rozsiewał, niektóre padło podle drogi i przyleciały ptaki, a podziobały je. Drugie zaś padło na miejsce opoczyste, gdzie nie miało wiele ziemi. I wnet weszło, iż nie miało głębokości ziemi. Ale gdy słońce weszło, wygorzało. A iż nie miało korzenia uschło a drugie padło między ciernie i wzrosły ciernie a zadusiły je a drugie padło na ziemię dobrą i wydało pożytek jedno setny drugie sześćdziesiątny a drugie trzydziestny wytedy słuchajcie podobieństwa onego rozsiewcy gdy kto słucha słowa o tem królestwie a nie rozumie przychodzi on zły i porywa to co wsiano w serce Jego. Ten ci jest on, który podle drogi posiany jest, a na opoczystych miejscach posiany ten jest, który słucha słowa i zaraz je z radością przyjmuje, ale nie ma korzenia w sobie, lecz doczesny jest, a gdy przychodzi ucisk, albo prześladowanie dla słowa, wnet się gorszy. A między ciernie posiany ten jest, który słucha słowa. Ale pieczołowanie świata tego i omamienie bogactw zadusza słowo, i staje się bez pożytku. A na dobrej ziemi posiany, jest ten, który słucha słowa i rozumie. Ten ci pożytek przynosi, a przynosi jeden setny, drugi sześćdziesiątny, a drugi trzydziestny. rozdział dwudziesty piąty wersety od dwudziestego do dwudziestego trzeciego, tedy przystąpiwszy on. Który był wziął pięć talentów, przyniósł drugie pięć talentów, mówiąc, Panie, oddałeś mi pięć talentów, o tom drugie pięć talentów zyskał niemi. I rzekł mu Pan Jego, to dobrze, sługo dobry i wierny. Nad małem byłeś wiernym, nad wielem Cię postanowię wnić do radości Pana Twego. A przystąpiwszy i on, który był dwa talenty wziął, rzekł, Panie. Oddałeś mi dwa talenty, oto my drugie dwa talenty zyskał niemi. Rzekł mu Pan Jego, to dobrze, sługo dobry i wierny. Gdyżeś był wierny nad małym, nad wielem Cię postanowię, wnić do radości Pana Twego. Ewangelia Łukasza, rozdział szósty wersety od 43 do piątego. Nie jest bowiem drzewo dobre, które przynosi owoc zły, ani jest drzewo złe, które przynosi owoc dobry, gdyż każde drzewo z owocu własnego poznane bywa, boć nie zbierają z ciernia figów, ani z głogu zbierają winnych gron. Człowiek dobry z dobrego skarbu serca swego wynosi rzeczy dobre, a zły człowiek ze złego skarbu serca swego wynosi rzeczy złe. Albowiem z obfitości serca mówią usta Jego. Rozdział dziewiętnasty, wersety od 6 do 9. I zstąpił prędko i przyjął go z radością. A widząc to wszyscy przemrali, mówiąc, u człowieka grzesznego gospodą stanął. A stanąwszy zacheusz, rzekł do pana, oto połowę majątności moich dam ubogim, panie. A jeździżem kogo w czym podszedł, oddamy w czwórnasób. I rzekł mu Jezus, dziś się stało zbawienie domowi temu, dlatego że i on jest synem Abrahamowym. Ewangelia Jana rozdział 12 werset 24 Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśliby ziarno pszeniczne wpadłszy do ziemi, nie obumarło, ono samo zostaje? Lecz by obumarło, wielki pożytek przynosi. Rozdział piętnasty wersety piąty, 8 i szesnasty Jam jest winna macica, a wyście latorośle, kto mieszka we mnie, a ja w nim, ten przynosi wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Wtem będzie uwielbiony ojciec mój, kiedy obfity owoc przyniesiecie, a będziecie moimi uczniami. Nie wyście mnie obrali, ale m ja was obrał, i postanowiłem, abyście wyszli i przynieśli owoc, a owoc wasz aby trwał. I o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu mojem, żeby wam dał. Pierwszy Piotra rozdział pierwszy werset 23. Odrodzeni będąc nie z nasienia skazitelnego, ale z nieskazitelnego przez Słowo Boże żywe i trwające na wieki. Rzymian rozdział 6 werset 22, Lecz teraz, będąc uwolnieni od grzechu, a zniewoleni Bogu, macie pożytek swój ku poświęceniu, a koniec żywot wieczny. Galatów rozdział 5 wersety 22 i 23, Ale owoc ducha jest miłość, wesele, pokój, nieskwapliwość, dobrotliwość, dobroć, wiara, cichość, wstrzemięźliwość. Przeciwko takowym nie masz zakonu. Filipensów rozdział pierwszy werset jedenasty. Będąc napełnieni owocami sprawiedliwości, które przynosicie przez Jezusa Chrystusa ku sławie i chwale Bożej, rozdział czwarty werset siedemnasty. Nie przeto, żebym datku szukał, ale szukam pożytku. Który by obfitował na rachunku waszym. Kolosensów rozdział pierwszy werset szósty, która przyszła do was jako i na Wszystek świat, i przynosi owoc, jako i u was, od onego dnia, któregoście Usłyszeli i poznali łaskę Bożą w prawdzie. Żydów rozdział dwunasty werset jedenasty, a wszelkie karanie, gdy Przytomny jest. Nie zda się być wesołe, ale smutne, lecz potem owoc sprawiedliwości i spokojny przynosi tym, którzy są przez nie wyćwiczeni. Jakuba rozdział trzeci werset osiemnasty. Ale owoc sprawiedliwości i w pokoju bywa siany tym, którzy pokój czynią. Pieśni 196, 315, 311, 95. 198, 74, 114. Wiersze Brzasku. 5. Jak czytasz? Lektura uzupełniająca w strażnicy. Reprint numer 4634. Pytania, jakie w tym tygodniu odnosiłem, odnosiłam pożytek ze słowa. Jakie były rezultaty? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.